Reynald Russell, francuskie medium spirytystyczne, odpowiedziało na Wasze pytania. Spośród około 120 nadesłanych pytań wyselekcjonowałem 45 i przysłałem je do Francji. Reynald Russell niestety nie odpowiedział na wszystkie te pytania, ponieważ jak sam twierdzi, nie jest encyklopedią, a odpowiadając chciał bazować na swoim własnym doświadczeniu spirytystycznym. Więc dzisiaj pierwszy odcinek, za jakiś czas drugi i jeżeli w ogóle może to być dla Was jakimkolwiek pocieszeniem, na pytania, których nie poruszył Reynald Russell, odpowiem ja, bazując na mojej wiedzy spirytystycznej. Jak już powiedziałem, zdaję sobie sprawę, że to nie jest to samo, no ale chyba lepiej tak niż nic. Dzień dobry, witam wszystkich. Nagrywam to wideo specjalnie dla moich przyjaciół, kolegów i media z Polski. Odpowiem na kwestionariusz przysłany przez Piotra. Kiedy pan odkrył swój mediumizm? Nie odkryłem go. Ja się takim urodziłem. W wieku 4, 5 albo 6 lat mniej więcej, nie pamiętam za bardzo, brałem udział w rodzinnym obiedzie. Pochodzę ze skromnej rodziny. Rodzina była liczna, dużo wujków i ciotek. Więc był ten obiad, było nas 10 przy stole. Podszedłem do babci i mówię, że tam przy stole są dwie osoby, które nie mają talerzy. Babcia na mnie popatrzyła, a ja mówię, tak, nie mają talerzy. Podszedłem do tych osób i zapytałem o imiona. Odpowiedzieli mi, że nazywają się Victorien i Lucy. Więc wróciłem do babci i powiedziałem, że to są Victorien i Lucy. Babcia z wrażenia upuściła obiad na podłogę. Zdałem sobie sprawę z tego, że ja widziałem rzeczy, których nie widzieli inni. Ale mnie osobiście nie sprawiało to problemów. Następnego dnia babcia zaprowadziła mnie do wiejskiej uzdrowicielki, mówiąc, wiesz, on widział różne rzeczy, chciałabym, żeby to się zakończyło. Więc ta uzdrowicielka dała mi tran do picia przez 3 tygodnie, żebym już niczego nie widział. To było tak niedobre w smaku, że rzeczywiście niczego już więcej nie zobaczyłem, ale nadal widziałem. Nie zdając sobie z tego sprawy, nie odróżniałem umarłych od żywych. Poszedłem do szkoły i tam to też nie był żaden problem. Pochodzę z rodziny katolickiej, chodziłem do kościoła i podczas mszy świętych widziałem różne rzeczy, ale nic nie mówiłem. Z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy to powiedziałem do księdza, że widzę go jakby świecił, jak choinka bożonarodzeniowa, z lampkami ze wszystkich stron. Ksiądz odpowiedział, że widzę aurę. Wtedy pierwszy raz usłyszałem słowo aura. Nie wiedziałem, co to jest. Miałem około 11 lat. Ksiądz powiedział mi, że jestem medium, ale żeby tego nikomu nie powtarzać. Medium. Nie wiedziałem, co to jest. Gdy miałem 14-15 lat, okres dojrzewania, trochę swobody w kupowaniu książek, zawsze interesowałem się tematyką UFO i wszystkim, co było trochę dziwne, duchy i tego typu rzeczy. I trafiłem na Alana Kardeka. Odkryłem Księgę Duchów, Księgę Mediów, Niebo i Piekło. Przeczytałem i byłem zafascynowany. Oto jak przeżywałem mój mediumizm. Gdy odbywałem służbę wojskową, mieszkaliśmy w pokojach po 40 osób, więc byli tam intelektualiści, którzy czytali książki, inni uprawiali politykę, byli studenci i jeszcze ci, którzy wprawiali stoły w ruch. Ja należałem do tych ostatnich i przy mnie stoły pięknie tańcowały. Później dorosłem, nauczyłem się zawodu fryzjerskiego. Gdy czesałem panie, dostrzegałem ludzi, którzy obok stali i przyglądali mi się. Nikt poza mną ich nie widział. Mediumizm nigdy nie sprawiał mi problemów. Jak pan postrzega duchy? Ja nie widzę duchów. Widzę ludzi, zmarłych. Widzę ich tak, jak wy teraz widzicie mnie i jak ja was widzę. Ale nie widzę duchów w prześcieradłach z czarnymi oczami. Czy korzystał pan z porad psychoterapeuty w celu zgłębienia samoświadomości? W żadnym wypadku. Ja jestem trochę specyficzny, ponieważ mój mediumizm przeżywałem w sposób naturalny, więc nad wieloma kwestiami nie muszę się zastanawiać. Czy pańskie umiejętności mediumiczne wpłynęły na pańskie życie prywatne i zawodowe? Zawodowe? Gdy byłem fryzjerem, wiedziałem, że widzę zmarłych, którzy czasami chcieli przekazać jakąś wiadomość. A gdy miałem osoby trudne do uczesania, prosiłem górę o pomoc duchową i ta pomoc spirytualna przychodziła. Na moje życie prywatne nie miało to wpływu. To troszkę skomplikowane.
Bo gdy kogoś spotykacie, na przykład wyjeżdżacie gdzieś na urlop do jakichś przyjaciół i ktoś pyta, czym się w życiu zajmujesz, jestem medium, ludzie się tego boją albo są ciekawi, albo uchodzą za kogoś tajemniczego. To trochę jest problematyczne, ponieważ gdy rozmawiam z ludźmi, niekoniecznie jestem połączony z niebem. A później, jeśli chodzi o życie uczuciowe, zaangażujecie się w związek i powiecie, że jesteście medium, czasami to jest skomplikowane, bo ludzie myślą, że mogę ich prześwietlić, że wszystko widzę. Ale poza tym nie, to nie sprawia mi problemu. Czy przez jakiś czas czuł Pan wewnętrzną niezgodę w związku z posiadanym darem? Jestem w pełni zgodny sam ze sobą. To inni nie zgadzają się ze mną, inni spirytyści, inne media, ale ja sam ze sobą żyję w pełnej harmonii. Czy miewa Pan wątpliwości co do autentyczności Pańskiego mediumizmu? Nie, ponieważ otrzymuję wiadomość, przekazuję dalej. Jeśli ją otrzymuję, to dlatego, że możecie ją usłyszeć i jesteście w stanie ją przyjąć. A poza tym te wiadomości zawsze się sprawdzają, więc nie mam wątpliwości. Może to wygląda zarozumiale, ale taki już jestem. Nigdy nie miałem wątpliwości. Czy pańskie zdolności kiedyś na jakiś czas zniknęły? Nie, to ja decyduję, kiedy przestać. Na przykład przez 3 miesiące nie chcę niczego widzieć i słyszeć, ale to nie odcina się zupełnie, tylko troszkę przygasa. Zawsze coś odczuwam, ale troszkę słabiej. Gdy natomiast mówię, że wracamy do pracy, wszystko wraca. Generalnie tak to wygląda. Czy medium może pracować i spać spokojnie, czy też zawsze wokół niego są duchy? Ja pracuję w spokoju i dobrze sypiam, nie boję się duchów i tego wszystkiego. Czasami w nocy o 4 nad ranem przychodzą, budzą mnie i mówią, że będzie trzeba napisać książkę. Gdy nakręciłem filmy na mój kanał wideo, to oni wybierali tematy. To mój duch opiekun mówił, że trzeba zrobić to czy tamto. Ale tak w ogóle sypiam dobrze. Czy widział Pan lewitację? Tak, raz na ulicy, to znaczy w kościele, do którego uczęszczałem. Wszedłem do kościoła i była klęcząca kobieta, modliła się. Lewitowała mniej więcej 3 cm nad ziemią. Zaskoczyło mnie to, ale szybko oprzytomniałem i pomyślałem, że uczestniczyłem w czymś cudownym. Obserwowałem ją modlącą się i po chwili opadła. Później przepuściłem ją przodem i poszła do siebie do miasteczka. To był jedyny przypadek, kiedy widziałem lewitację. Ale to nie była 3-metrowa lewitacja, ledwie nad ziemią, nie dotykała podłogi. Czy duchy przychodzą Pana prosić o pomoc? Nie, nigdy. Czy otrzymał Pan wiadomości od duchów wyższych spoza chrześcijaństwa? Nie, niczego takiego nie odebrałem. Kontaktuję się tylko ze zmarłymi, którzy nie są zbytnio rozwinięci spirytualnie. Nigdy nie rozmawiałem z Jezusem, czy z Maryją, czy z innych wyznań. Czy odebrał Pan wiadomości od duchów pozaziemskich? Nie, nie miałem takich wiadomości. Czy duch próbował Pana opętać? Nie, nigdy nie byłem opętany, ponieważ nie chcę. Jeden raz czułem coś dziwnego. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Nie wiem. Ale wiedziałem, że coś się we mnie dzieje. Powiedziałem stop. Ja mam mocny charakter i niczego się nie boję. Powiedziałem stop. Pewnego razu przemówiłem czyimś głosem. Mówiłem w jakimś języku indiańskim. Ale poddałem się temu. Ale nie wcielił się we mnie duch, a jedynie mówiłem w obcym języku. Raz mówiłem po angielsku, raz po hiszpańsku, ale tylko kilka słów. Ale takim pełnym wcieleniom mówię nie. Nie chcę przeżywać czegoś takiego. Po czym rozpoznać, że ktoś ma zdolności medialne? Gdy mam kogoś przed sobą, wiem, czy dana osoba jest wrażliwa na bodźce. Ja to wiem. To tak, jakby moja antena łączyła się z anteną drugiej osoby. Więc widzę, że jest jakaś możliwość, otwartość. Odczuwam to. Nie zawsze mówią ludziom o tym, ponieważ czasami to powoduje lęk. Chyba, że ktoś mi o tym opowiada. Wówczas potwierdzam, że mają jakieś zdolności.
Jak rozpoznać mediumizm u dzieci? Jak rozpoznać? W mojej rodzinie są dzieci i żadne nie jest medium. Żadne mi nie wyciąga jakichś rzeczy. Dzieci w sposób naturalny będą opowiadać o czymś, czego nie powinno być. Te dzieci mają dużą intuicję. Mogą przewidzieć coś, co stanie się za godzinę albo w kolejnych dniach. Te są kierowane. U tych można rozpoznać mediumizm. Mediumizm zmienia się w zależności od ludzi. Wszystko to jest bardzo indywidualne. Jest tyle rodzajów mediumizmu, ile jest mediów. Wszyscy czymś się różnimy, więc ja nie jestem żadnym punktem odniesienia. Mówię tylko o moim własnym doświadczeniu. Inni mogą wam powiedzieć coś zupełnie przeciwnego. Trzeba wiedzieć, że mediumizm i zaświaty są wielką, wielką tajemnicą, a tajemnica pozostaje tajemnicą. Jeden mistyk powiedział mi to. Tajemnica pozostaje tajemnicą. Gdy jesteśmy mali, jesteśmy otwarci na wszystko. Później, dorastając, troszkę się to wszystko zamyka. Później to się z powrotem otwiera, albo i nie. Ale są też media, u których mediumizm był cały czas otwarty. U mnie tak to wygląda. Dla mnie to nie jest tajemnicą. Są ludzie, którzy zadają sobie wiele pytań. Na moich publicznych konferencjach we Francji ludzie zadają mi pytania, nad którymi ja sam nigdy się nie zastanawiałem. Czy każdy może rozwinąć u siebie mediumizm? Tak. To nie jest jakiś szczególny Boży dar. Religie i jakiekolwiek filozofie nie mają nic wspólnego z prawdziwymi zaświatami. To nie Bóg decyduje, kto będzie medium. Czy można rozwijać te zdolności mediumiczne? Tak. Jak je rozwijać? Powiedziałbym, przez medytację. Trzeba się oczyścić, wyciszyć. Wyłączcie myślenie. Głęboko oddychajcie. Jeśli to ma się otworzyć, to się otworzy samo. Nie należy wątpić, należy ćwiczyć. Nie za bardzo wiem, co wam powiedzieć. Rano, gdy idziecie wybierać listy ze skrzynki, możecie przed otwarciem skrzynki na listy zatrzymać się, skupić i powiedzieć sobie, ile jest listów w skrzynce. Poczujecie, jakby coś do was schodziło i wam powie 2, 3, 4. Zerknijcie do skrzynki, zobaczycie dokładnie, ile ich jest. Oczywiście czasami pomylicie się. To nie działa za każdym razem, ale ciągłe ćwiczenia, aż osiągniecie 90% trafień, później możecie odgadywać, czy są to listy od przyjaciół, czy administracyjne. Też usłyszycie. Trzeba nauczyć się rozróżniać to, co słyszycie, od tego, co czujecie. Trzeba odróżnić wasze myśli od tego, co otrzymujecie. Ale to można osiągnąć pracując. Ja już tego nie praktykuję, ale gdy czasami mi się zdarzy, też czasem się mylę. Więc nic nie jest pewne na 100%. Ale tak można rozwijać te umiejętności. Czy tarot może służyć do komunikacji z duchami? Nie, tarot jest grą. Można w nią grać w kilka osób, można używać go do przepowiedni, może dać wam informacje, być może o waszej przyszłości. Aby stać się prawdziwym tarologiem, trzeba wielu lat doświadczeń. Nie stanie się po nim po przeczytaniu instrukcji obsługi tarota lub stawiając tarota przez 3 tygodnie kolegom i koleżankom. Tarot nie służy do komunikowania się z duchami. Czy można wierzyć w tarota? Tak, można. Nie należy stawiać go samemu sobie, ponieważ źle byśmy go zinterpretowali. Jak działa tarot? Ja nie jestem tarologiem, czasami stawiam sobie tarota albo kolegom i koleżankom, albo klientom, którzy przychodzą na seans jasnowidzenia. Tarot pozwala mi potwierdzić moje wizje, ale to nie jest prawdziwy tarot. Prawdziwy tarolog interpretuje tarota, jasnowidz też interpretuje tarota, ale w pierwszej kolejności otrzymuje obrazy, które pozwalają mu posunąć się dalej. Wasze pytania są bardzo interesujące, bardzo dziękuję. Pewnego razu cyganka powiedziała mi, że umrę w wypadku samochodowym w wieku 33 lat, a później dwie inne wróżki to potwierdziły. Czy należy wierzyć w takie przepowiednie? Nie wiem.
Ale jeśli będziecie żyć z myślą, że umrzecie w wieku 33 lat, to raczej żałosne. Nie, dajcie spokój. Cyganki, nie lubię mówić, że mają dar, ale one mają to coś w sobie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. One mają duży talent. Reszta zależy od ich interpretacji. Może umrzesz mając 33 lata, ale może nie chodzi o fizyczną śmierć. Może chodzi o jakąś sytuację. Może się rozwiedziesz, może stracisz pracę. Może wyjedziesz za granicę. Umieramy z jakiegoś powodu. Ja udałem się raz do jasnowidza, który powiedział mi, że mój przyjaciel umrze w lutym. Był grudzień. Ale ten człowiek nie zmarł, tylko pokłóciliśmy się. Więc nasza relacja umarła, ale fizycznie nikt nie zmarł. Więc trzeba uważać na interpretację. Czy podróże astralne są formą mediumizmu? Nie. Podróż astralna jest wtedy, gdy leżymy w łóżku, a nasz duch oddala się do niewidzialnego. Ale to nie jest mediumizm. Mediumizm to jest kontakt z niewidzialnym. Czy to jest niebezpieczne? Fizycznie nie, ponieważ fizyczność nie bierze w tym udziału. Psychologicznie to może być groźne. Jeśli po powrocie nie potrafimy sobie z tym poradzić, psychologicznie może być groźne. Często podczas snu przychodzi do mnie duch mojego zmarłego psa. Co to może oznaczać? To oznacza, że pies was nie zapomniał, że był z wami szczęśliwy i przychodzi was chronić. A wy, gdy odejdziecie, odnajdziecie go. To jest taki podarunek. Jak pomagać cierpiącym duchom, nawet takim, które nie są otwarte na miłość? Nie pomagam im. Ja żyję z moimi bliskimi, z rodziną, z klientami. Wiem, że po drugiej stronie są cierpiący. Raz w tygodniu zapalam świeczkę w ich intencji, ale to wszystko. Nie mam żadnych szczególnych mocy. Powiecie, że nie jestem miły, ale nie mogę modlić się za wszystkich. W katolicyzmie są modlitwy za zmarłych. Dobrze jest odprawić mszę w intencji zmarłych, ale nie mogę każdego dnia modlić się za zmarłych. Czy pan wie, kiedy duchy kłamią? Nie wiem, kiedy kłamią. Kiedy kłamią, informują mnie o tym moi klienci, którzy rozpoznają kłamstwo. Zakładam, że moje duchy nie kłamią, ale gdy jednak to robią, czynią to dla dobra swoich bliskich. Jeśli przychodzi do mnie matka zmarłego syna i do kontaktu nie dochodzi, to po to, żeby chronić tę kobietę, żeby na przykład nie popełniła samobójstwa, chcąc dołączyć do syna trochę wcześniej. Ale na ogół nie kłamią. Jeśli kłamią, ja również kłamię. Gdy grzecznie przekazuję komuś wiadomość, ludzie mówią, że Reinald jest miły. Ale czasami jestem oschły, a wtedy ludzie mówią, że on jest niemiły. Ale ja przekazuję komunikat w taki sposób, jak go otrzymuję z drugiej strony. Czy istnieje bariera językowa pomiędzy medium a duchami? Nie, nie ma bariery językowej, ponieważ następuje symultaniczne tłumaczenie. Miałem już indiańskie duchy, chińskie i osoby mówiące w innych językach. Mówiłem do nich po francusku, nawet jeśli ich zmarli nie byli stąd. Gdy rozmawiam z psem, nie szczekam. Treść komunikatu jest tłumaczona na coś, co dowodzi, że mamy do czynienia z duchem psa klienta. Po drugiej stronie wszystko jest uniwersalne. Czy można zmarłemu zadać pytanie, którego nie zadało się za życia i uzyskać odpowiedź? Tak, można zmarłej osobie zadać pytanie i ona może na nie odpowiedzieć, jeśli będzie miała na to ochotę, bo to nie jest obowiązek. Poza tym, po drugiej stronie mają inny punkt widzenia. Będąc tutaj, odpowiedzieliby w jeden sposób, a tam odpowiedzą inaczej.
Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.